Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj będziemy testować, jak i odpakowywać paczkę z najtańszymi słuchawkami z takiej pewnej chińskiej strony. Nie wiem, czy dałem tutaj w tytule czy nazwę tej strony, czy nie. Zobaczymy, tak naprawdę nie wiem, czy po prostu dawać nazwę strony, z której kupowałem. Generalnie wyświetla wam się tutaj teraz na ekranie logo, skąd kupowałem te słuchawki. Myślę, że i tak każdy wie. Nie wiem, czy macie już teraz w tym momencie na filmie, teraz właśnie nie będę otwierał. Nie wiem, czy mieliście już, czy będziecie mieli dopiero na filmie moment, w którym je zamawiałem, ale też on będzie. Także myślę, że zanim jeszcze ją pokażę, jak one wyglądają, to przeniesiemy się do Igora z, załóżmy, miesiąca temu, bo około miesiąc one szły, i zobaczycie moment, w którym je zamawiałem. Okej, dobra, a więc... Okej, a więc tak jak już pewnie wcześniej słyszeliście od Igora z przyszłości, w sumie dla was teraz jest to normalny odcinek, a to jest w ogóle nagrywane wcześniej. Właśnie w tym momencie zamawiam te najtańsze słuchawki. Generalnie nic nie widzicie pewnie, ale o, może się tu wzięło, ogarnęło. Zaraz wam pokażę generalnie, jak to wygląda. Zamawiam je przez telefon. Ja się na telefonie mam aplikację ściągniętą. Nie będę wam pokazywał, wiecie, myślę, że wszyscy wiedzą, z jakiej strony. Patrzcie, ja wam zaraz pokażę. Tutaj jest mój telefon. No i patrzcie, o, generalnie tu macie cenę. Generalnie jest darmowa wysyłka, złoty 57 zł. Są to najtańsze słuchawki do uszne. No i w dalszej części materiału zobaczycie, pewnie już widzieliście może, jak one wyglądają. No zobaczymy, generalnie mam nadzieję, że materiał się uda. Jeżeli widzicie ten materiał, to znaczy, że się udał. No, także cofajmy się do teraźniejszości. O, dobra, wróciliście do mnie, czyli do momentu, gdzie odpakowuję słuchaweczki. No, nie ukrywam, pomiędzy tymi dwiema scenami poszedłem sobie, wziąłem sobie loda. Właśnie teraz go kończę. Także no, no cóż, dobra, lody zjedzone, jazda. Paczuszka przyszła taka mała, zapakowana zwykłą folijkę. Nie ma co ukrywać, no jeżeli są to słuchawki za niecałe 2 zł, to nie zapakują ich nie wiadomo jak fajnie. W środku dostajemy w sumie słuchawki i nic poza tym, no w folijce kolejnej, i kolejna folijka jest do rozpakowania. I dostaliśmy, wziąłem randomowy kolor. Kolor dostaliśmy fioletowy, tak one wyglądają, czekajcie, podejdę do was tutaj bliżej, o, nie bójcie się, nie bójcie się, o. Tak się prezentują słuchawki na takim lekkim zbliżeniu, zwykłe białe z fioletowym elementem. Teraz tak, ogólnie słuchawki, właśnie te słuchawki, które mam teraz, możecie wygrać w tym odcinku. Wyślę wam je, czyli tak naprawdę zainwestuję w wysłanie tych słuchawek, ponieważ kosztują one 2 zł. I nie wiem, może jeżeli przejdę jakiś test, zrobimy na nich test oczywiście, zobaczymy, czy działają na początku. Jeżeli nie działają, no to generalnie... No jest wielkie prawdopodobieństwo, że nie działają, ponieważ kosztowały niecałe 2 zł, tak jak już mówiłem. Ja podłączam je teraz do telefonu. Nie będę, no generalnie tu, o, tu jest mój telefon. Taki fajny niebieski, o. I podłączam je teraz i zobaczymy, czy działają. Mam nadzieję, że będziecie to słyszeć. Słuchawki są już podłączone. Film będzie krótki, ponieważ no, skupiamy się tu na jednym przedmiocie, nie na kilku. A już widzę jedną rzecz. Generalnie słuchawki mają coś takiego, zobaczcie, że one są do pewnego momentu, jakby idzie podwójny kabel, a od pewnego momentu idzie kabel już pojedynczy. O, tutaj. I to się rozrywa coraz bardziej i jest nawet możliwość rozerwania tego aż do samego końca, czyli nie mamy tego plastiku, który by nam dzielił te słuchawki, czyli to jest jakby, no wydaje mi się, że wielki minus tych słuchawek, bo no patrzcie, no można po prostu je rozerwać i tego już się nie połączy, no także musicie uważać, jak będziecie mieli te słuchawki, jakbyście kupowali te słuchawki, link do tych słuchawek dam w opisie. No ja załóżmy, że rozerwę je sobie na taką długość, myślę, że będzie ona optymalna. No generalnie no, to jest straszny badziew, sami wszyscy dobrze o tym wiemy. I mam nadzieję, że chociaż będą grały. Dostaliśmy jeden zestaw tylko tych gumek do słuchawek. Zwykle w słuchawkach dostaje się 3 bądź 2 zestawy, no podwójny zestaw albo potrójny. W zależności od tego, jak drogie słuchawki douszne zamawiamy. Ja generalnie bardzo lubię słuchawki douszne.
No bo są według mnie lepsze niż takie plastiki. A co do bezprzewodowych, jeszcze nie korzystałem, ale też słyszałem, są fajne. Także musiałbym sobie zobaczyć douszne bezprzewodowe. O, to był kozak totalny. Ale to jeszcze sprawdzimy. No dobra, myślę, że nie ma co przedłużać. Ja zakładam. Nie ma też podpisu, które jest lewa, które jest prawa. Myślę, że to i tak nie ma znaczenia. Ja wkładam słuchawki. Ogólnie już co mogę powiedzieć, że słuchawki są strasznie dziwne. Małe, strasznie. Że tak naprawdę ciężko jest je wsadzić do ucha, bo no, tak poprawnie, żeby nie wyleciały. Lekkie pociągnięcie i one wylatują od razu. Takie bardzo lekkie. To nie jest tak, wiecie, że ja wam teraz mówię. Wydaje mi się, że to jest dla młodszych osób bardziej. Te słuchawki są, nie wiem. Zobaczymy. Według mnie słuchawki zawsze sądziłem, są uniwersalne, ale właśnie chyba przez te gumki. Nie wiem. Generalnie zobaczymy. Ja odpalam piosenkę i zobaczymy, czy działa. Na początku uwierzycie mi na słowo, a potem postaram się puścić na maksa i przyłożyć wam do aparatu. Może usłyszycie. Generalnie, nie wiem, zobaczymy. Obojętnie jaką piosenkę włączę, już nie będę tutaj, że tak powiem, nie wiadomo co, odpalał. Dobra, czekajcie. Działają. Tyle wam powiem, działają. Czekajcie. Pierwsza rzecz, już jaka mi się suwa. Dobra, od razu pierwsza rzecz, jaka mi się już nasuwa. Jest straszne takie echo. Jakbyście... O! To jest tak, jakbyście włożyli głośnik do szklanki. I taki jest dźwięk w tych słuchawkach. Głośnik do szklanki sobie włóżcie. Tak, dokładnie. Taki jest dźwięk. Nie wiem, dlaczego tak to porównałem, ale taki jest dźwięk. Serio. Dobra, generalnie słuchawki działają, teraz mi wierzycie na słowo, zaraz zobaczymy, podgłośnię wam do maksa. Na potrzeby materiału dla was włączę swój filmik jakiś, żeby nie było zaraz praw autorskich za jakieś piosenki, że włączam jakieś. Mam nadzieję, że będzie on w miarę głośny i że usłyszycie to, czekajcie. Słyszycie coś? Nie wiem, czy coś słychać, czy nie. Potem będzie w montażu dopiero słychać chyba. Mam nadzieję, że będzie słychać. Teraz leci filmik. Jak jeszcze miałem warkoczyki. To jeszcze, no to, także tutaj słuchawka, która leci ogólnie. Jest na maksa, myślę, że coś słyszycie. Generalnie słuchawki działają, żeby nie było, działają. Dobra, to była pierwsza rzecz. Teraz włączę sobie basy. Chcę sprawdzić, jak to wygląda z basami. Jak to jest, jeżeli chodzi o ich intensywność w tych słuchawkach. Do tego wykorzystamy, że tak powiem, jakiś utwór, wpiszmy sobie, nie wiem, huge bass na YouTubie i wyjdzie nam jakiś filmik pewnie z Ultra Deep Bass Test. O, no i bardzo dobrze, jakiś filmik włączam przykładowy i zaraz zobaczymy, jak te słuchawki radzą sobie z basem. Moment, zachowują słuchawki i sprawdzamy zaraz. Tu leci filmik, o. No dobra, leci, leci. Tutaj macie, o, jak to leci, czekajcie, o, o. Będziecie mieli filmik od razu. To zielone, co tak miga, to jest moc tych bossów, jakie teraz lecą. Wy nie słyszycie tego, ale... Nie, no nie słyszycie tego, ale ja to będę słyszał, nie? O, czekajcie. Teraz lecą lepsze bossy. I teraz zobaczymy, jak to działa. Zobaczymy, bo sam jestem ciekawy po prostu. No i zaraz będzie drop. Okej, okay, ogólnie już mi co mi się rzuca. Dziwne są te basy. Nie są to tak, nie jest taki czysty bas, jaki chcielibyśmy usłyszeć. No też nie wiedziałem, że nie mam się czego spodziewać po słuchawkach, które są za niecałe 2 zł. Jeszcze z darmową wysyłką z Chin. Także no powiem tak, jeżeli już naprawdę nie chce wam się wydawać pieniędzy na słuchawki, to będą one dobre dla kogoś, kto po prostu nie wiem. Nie wiem, chcesz iść spać przy muzyce, to kup sobie te słuchawki za 2 zł i będziesz mógł sobie posłać przy muzyce, bo tylko do tego się w sumie nadają, do jakiegoś spania przy muzyce chyba, bo ja bym w tym dłużej nie mógł słuchać muzyki. No jest to po prostu moja opinia na ten temat i jeżeli ktoś chciał, ktoś kupował podobne słuchawki bardzo tanie ze strony tej chińskiej, z której ja kupowałem, to możecie napisać w komentarzach, jakie są wasze wrażenia.
No i możecie jakby wejść ze mną w dyskusję, czy aby na pewno mam rację co do tych słuchawek. No i można je generalnie będzie wygrać pod tym odcinkiem. Zostaw łapkę, suba, komentarz. I wraz z tymi słuchawkami generalnie będzie też jakby mój autograf w tej paczce, także no, myślę, że spoko sprawa, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, widzimy się w następnych odcinkach.